Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. Jakieś już pół roku temu napisał do mnie Luke ZX4EH. Witam, nie chciałoby ci się zrobić tutoriala do AN24. Tego z domyślnego hangaru wygląda na dość dokładnie dopracowany model. No to robimy, tak, robimy tutorial z Antonowa 24B. I rzeczywiście samolot ten jest dostępny właśnie tutaj w hangarze. Domyślnym, nie trzeba nigdzie szukać. Możemy zainstalować ten samolot bezpośrednio tutaj. Zobaczmy sobie jego opisik. Tak, jest to sowiecka jeszcze konstrukcja, lata 1957 rok, także bardzo stara. Było tam wiele wariantów tego samolotu, były transportowe, pożarnicze i tak dalej. No i to jest wąskokadłubowy samolot, taki regionalny, dwa silniki turbośmigłowe. Zasięg 2400 km, tak, także rzeczywiście można powiedzieć, no po prostu samolot regionalny. Z wyglądu można powiedzieć, że taki podobny do współczesnych ATR-ów, tak, coś w tym stylu. Zobaczmy sobie oceny. Model lotu 5x5, także najwyższa ocena, i modelem lotu tutaj jest JSB SIM, także też na plus. Systemy 4x5, troszkę gorzej, kokpit też 4x5 i na zewnątrz 3x5. Także na zewnątrz najgorzej się ten samolot prezentuje, ale i tak noty są dość wysokie, o ile wierzyć tym notom, że są prawidłowe. Bo jednak też zobaczymy, że ten samolot swoje mankamenty też posiada. I tak, przejdźmy sobie do lokalizacji. Ja sobie wykonam krótki lot z Gdańska do Warszawy, tak żeby wam tylko pokazać na szybko dostępne możliwości w tym samolocie. Nie chcę też tutaj spędzać zbyt wielu godzin przy tym locie, także będzie locik króciutki. I tak, wybierając właśnie lotnisko startowe, czy też miejsce startowe, czy postojowe, czy parking, tak, możemy od razu na płycie tutaj lotniska się zrespawnować, ale oczywiście realistycznie najlepiej tutaj wybrać sobie jakieś miejsce parkingowe, z tym, że tutaj co do tego samolotu trzeba mieć na uwadze to, że nie ma tam opcji pushback, przynajmniej ja takiej nie znalazłem. A samolot też nie ma reversów, więc po prostu nie ma możliwości wycofania samolotu. Możemy tylko potoczyć się do przodu. Więc rzeczywiście jakbym się na przykład tutaj zrespawnował, no mógłbym mieć problem, jeżeli tu są terminale, budynki, to mógłbym po prostu nie wykręcić. No, albo bym wykręcił, tylko wjechałbym w te budynki. Więc no, zrespawnuję się tutaj. Myślę, że tutaj będę miał sporo miejsca, żeby jeszcze spokojnie sobie wykręcić. No, ewentualnie można się postarać o wykręcenie w miejscu, to znaczy trzeba na przykład tak użyć hamulca różnicowego, skrętność kół dać na 45 stopni i przytrzymać tylko prawy na przykład hamulec, dodać ciągu i można by też mniej więcej w miejscu wykręcić, no ale jest to właśnie o tyle uciążliwe, że nie mamy pushbacku, także trzeba o tym tak w miarę pamiętać. Dobrze, ja sobie tutaj wystartuję z tego numeru pechowego, 13, niech będzie. Środowisko, damy sobie rzeczywistą pogodę i tyle, i lećmy. Aha, jeszcze może z dodatków, tak, jeśli chodzi o dodatki. Tutaj warto mieć FG kamera, przynajmniej jeżeli chodzi o górny panel, bo tam ciężko widzieć, tak, ciężko tam zobaczyć, co jest na górnym panelu, więc FG kamera tutaj ułatwia, bo sobie można ustawić kamery tak, jak się chce, żeby widzieć odpowiednio panele. Mam też Ed Griffina, chociaż komunikacja, aż tak chyba nie będę używał. Logbooka, żeby mi logował lot, i też ważny dodatek, Flight Planner. Tak, ja ten dodatek wam pokazałem już przy omawianiu Tupolewa, tak, poprzedniego samolotu sowieckiego, który omawiałem, i tam ten Flight Planner był potrzebny, żeby wyszukiwać RSBN-y. Ale w tym samolocie jest jeszcze bardziej potrzebny, bo w ogóle nie mamy możliwości ustawienia sobie trasy przelotu, a tutaj ten Flight Planner nam to umożliwi i będziemy mogli na mapie po prostu widzieć naszą trasę bez tego dodatku. No po prostu na mapie nigdy nie zobaczymy naszej trasy przelotu, nigdy nie ustalimy sobie w ogóle trasy przelotu, także no takie mankamenty troszkę ma ten samolot. Także robimy, lećmy i jesteśmy w symulatorze. Tu się jeszcze mi doczytuje trochę sceneria, bo nie widać budynków. I tak jak mówiłem, z dodatków właśnie mam FG kamerę już skonfigurowaną. Dzięki temu mogę sobie tutaj łatwo zobaczyć te panele górne, bo bez tego byłby dosyć problem patrząc tak pod kątem, tak, co tutaj jest, troszkę jest ciężej.
I jak już jesteśmy przy widokach, to domyślnie, teraz tego chyba nie, tak, teraz to nie będzie działało, bo domyślnie pod klawiszami od 1, 2, 3, 4, czyli bez FG kamera, bez tego dodatku, to pod 1, 2, 3, 4 możemy zmieniać sobie widok, tak? Jedynka to jest kapitan, to jest mniej więcej tak, jak ja sobie skonfigurowałem w FG kamera, że jedynka to jest kapitan, dwójka to jest pierwszy oficer, trójka to jest tutaj stanowisko inżyniera, on tutaj tak ma swój fotelik, no tak siedzi dosyć niżej, tak dosyć nisko niż reszta załogi. I pod czwórką jest panel dla nawigatora. I co ciekawe, tutaj ma dwa urządzenia w zasadzie ADF i to zajmuje aż tyle miejsca. No po prostu stara konstrukcja samolotu, no i oczywiście ma tutaj też wskazania różne. Także tak to tu wygląda, jeżeli chodzi o załogę, czyli w sumie jest tak, aż cztery osoby są w zasadzie potrzebne do obsługi tego samolotu, na to wynika. I ja tu sobie jeszcze zrobiłem widok na ten centralny piedestał. No, głównie mi tutaj chodziło o autopilota, żeby mieć do niego dostęp, bo tu można sobie włączać różne tryby. I właśnie jeżeli chodzi o Flight Planner, to zobaczcie, że tutaj jest on potrzebny, dlatego że menu autopilot jest wyłączone, to, co oznacza też, że nie mamy route managera. Nie możemy sobie ustalić trasy, a menu tego samolotu też nie ma route managera, więc no bez tego dodatku nasza mapa, jak damy sobie stworzenie mapa, to tutaj nigdy nie zobaczymy trasy, po której sobie chcemy lecieć, więc takie, no taki minus. Więc polecam też tutaj dodatek Flight Planner. Dobrze, to zamknijmy i zobaczmy sobie, co tutaj oferuje ten samolot. Tak, jeżeli chodzi o klawisze, to jest tutaj no wiele klawiszy, które są dosyć pomocne i niektóre przynajmniej warto znać. No tak jak mówiłem, tu 1, 2, 3, 4 to mamy zmianę widoków domyślnie. Tu mamy na przykład klawisz F1, to jest Release Idle Lock. Chodzi o to, że ten samolot domyślnie ma zaimplementowane coś takiego jak blokada na przepustnicę, żeby nie dało się przepustnicy odciągnąć maksymalnie na idle. Dlatego, że podczas lotu na przykład tak podejścia do lądowania czy coś takiego byłoby to niebezpieczne, mogłoby to no, nawet dać ciąg wsteczny, więc stosuje się taką blokadę. I tą blokadą można też sterować tutaj znakiem minusa i plusa na klawiaturze. No tu jest równa się, bo tam jest też znak równa się przy plusie. Jak ja teraz będę wciskał znak plusa, to widzimy w dolnym rogu, że blokadę zwiększyłem do 22 stopni tam przepustnicy, albo zmniejszam minusem do 12, tak? Czyli jest taki zakres od 12 do 22 stopni. Ja może na szybko włączę samolot, żeby było też widać, jak to wygląda na tutaj wskaźniku nastawy przepustnicy. Tu chwilkę trzeba poczekać, samolot się uruchomi. Spala się lewy silnik. Nie wiem, czemu już nie ma szumu. Odpala się prawy silnik. Dobrze, mamy silniki uruchomione, więc zobaczmy teraz przepustnicę, tak? Zobaczmy tą blokadę. Teraz blokadę. A, jeszcze mi klapy teraz. Niech, dobra. Klapy poszły na 15. O, i teraz mam blokadę na 12 stopni. Jak teraz ruszę przepustnicą tutaj do przodu, bo na przykład tutaj mamy na 20% i teraz zejdę na sam dół, no to zobaczcie, że jestem tutaj na 12%, tak? Więc nie da się już zejść niżej. No i tą blokadę możemy właśnie zwiększać. Jak ją zwiększyć, zaraz wam pokażę. Znaczy, kiedy stosować dane wartości, tak? No i dobrze, mamy tą blokadę na 12 teraz i właśnie podczas lądowania będziemy chcieli dać tą przepustnicę całkowicie na zero, tak? Więc wtedy przydaje się klawisz F1, bo inaczej tej blokady nie zdejmiemy. Więc jak damy sobie F1, to mi teraz przepustnica automatycznie wróciła na idle, więc już podczas podchodzenia do lądowania, no już można powiedzieć przy załamywaniu czy przyziemieniu, warto kliknąć na F1, żeby właśnie zdjąć tą blokadę i żeby tam przepustnica całkowicie poszła w idle, co oczywiście pomoże nam wyhamować samolot.
I tak, jeżeli chodzi o właśnie dokumentację, to w katalogu, tam gdzie zainstalowany jest ten samolot, jest właśnie dokumentacja. Tu akurat po rosyjsku, ale jest też po angielsku inna dokumentacja. Są dwie dokumentacje. Ale tutaj po rosyjsku, ja to sobie przetłumaczyłem translatorem i tu jest ta tabelka z blokadami, tak, która mówi nam, kiedy zastosować jakie ustawienie tych stopni blokady. Tak, czyli 12 stopni, można powiedzieć, stosowujemy zawsze, gdy jest temperatura od plus 60 do minus 10, co w zasadzie można powiedzieć, stosujemy zawsze, gdy jest temperatura dodatnia, a nawet ujemna do minus 10 stopni. Czyli można powiedzieć, że zawsze stosujemy co najmniej tą 12, ale gdy jest zimniej niż 10 stopni, czyli od minus 11 do 20, to trzeba tą blokadę zwiększyć, czyli dać teraz na 14 stopni. No i tak dalej. Gdy mamy temperaturę od 21 stopni do 30, to trzeba dać 16 stopni. I także podczas lotu, tak, jeżeli lecimy, wzbijemy się wyżej, tak, tam już będzie zimniej, będzie na przykład tam minus 41 stopni, no to musimy ustawić sobie blokadę na 20. Tak, żeby też przypadkowo nie ściągnąć przepustnicy zbyt mocno w stronę idle, bo tak jak mówiłem, może to doprowadzić, przynajmniej w realistycznym tutaj samolocie doprowadzało to do tak, mogło to doprowadzić do katastrofy. Tutaj mamy drugą ważną tabelkę, która nam pokazuje, w jaki sposób używać przepustnicy. Tu mamy tryby pracy w tej kolumnie przepustnicy. Tu mamy na przykład start. I jeżeli startujemy, to przepustnicę dajemy na 87 do 100%. A to jest ważne też ograniczenie czasowe, które nie jest zaimplementowane w symulatorze. Silnik nam się nie zepsuje, ale w realnym życiu tak było, że tak przy starcie przepustnica mogła maksymalnie pracować przez 5 minut w tym zakresie. Później trzeba było ją odciągnąć do niższych wartości. Tu mamy na przykład pracę nominalną. To było 65%, no to plus minus 2%. I przy tej pracy nominalnej tylko mogliśmy tak trzymać silnik na 60 minut. Co jest no też ciekawe, że wtedy no trzeba było zmienić ten nastaw. No podejrzewam, że zmniejszyć ten ciąg. No i tu mamy 0,85 nominalnego i tak dalej, i tu mamy odpowiednie też wartości nastawy przepustnicy. I tu już mamy bez ograniczeń, tak, czasowych, czyli już na takich ustawieniach niższych możemy lecieć bez ograniczeń czasowych. No więc w sumie też warto znać tą tabelkę, żeby prawidłowo stosować przepustnicę. A tutaj jeszcze jest ta druga pozycja, to jest tu znaczy tryb maksymalny i tutaj mamy 15 minut. Ciekawe, bo to jest to samo co przy starcie. Tu mam jeszcze trzy gwiazdki, które mówią, że jak nam padnie jeden silnik, to możemy używać tego dłużej przy jednym silniku na 90 aż minut. Ten tryb maksymalnego lotu na ciągu no dosyć wysokim, tak, do 100% nawet. Więc przy starcie 5 minut, ale możliwe, że później przy wznoszeniu aż 15 minut, no trochę tego nie rozumiem jeszcze, ale gdzie ja tam kliknąłem? Ok, tak, ale no też nie rozumiem, czy co, jakby tyle startował 5 minut, ok, trzymam na 100%, później zmniejszam, powiedzmy na 70, dajmy na to, ale później mogę włączyć znowu, nie wiem, 90% i lecieć przez 15 minut. No nie wiem dokładnie, jak to się odbywało, jakie były procedury, ale mniej więcej możemy sobie taką tabelkę też zapamiętać i te czasy utrzymywania ciągu na danych procentach. Dobrze. Także tyle tutaj z przepustnicy na razie. I no idąc dalej, mamy tu kolejne skróty, jeżeli też chodzi o autopilota. Tak, mamy tutaj od razu włączanie pewnych trybów na autopilocie, co sobie zobaczymy później. To też ważny skrót z autopilota, bo jak na przykład sobie lecimy na autopilocie i musimy już przejąć sterowanie ręcznie do lądowania, no to oczywiście wtedy musimy odwracać głowę na autopilota, wyłączać autopilota. Co jest nieefektywne, więc wtedy tutaj warto też sobie zapamiętać skrót, że klawisz D. Okej, tu mamy D, że jest Disconnect AP, ale to nie do końca jest prawda. Lepiej użyć Shift D. Tu akurat nie mamy takiego klawisza, ale rzeczywiście Shift D. Mamy pewność, że nam wyłączy tego autopilota, bo D to jest chyba włączenie autopilota, ale nie wyłączenie, tak. Z tego co pamiętam, więc tutaj rekomenduję Shift D, czego nie ma tutaj w instrukcji. I tak, jeżeli chodzi też o pomoc i uruchamianie tego samolota, to mamy listy kontrolne, ale niestety są bardzo ubogie.
można powiedzieć, niedokończone i no raz, że jest tylko standardowa już tutaj emergency, ani w ogóle żadnych uszkodzeń tego samolotu nie mamy. Ale mamy listę before engine start i after engine start, ale nie dowiemy się, jak uruchomić sam silnik. Ale też te listy nie do końca, no są po prostu niekompletne, tak? Ale warto też sobie zerknąć ewentualnie, czy na przykład przed uruchomieniem silnika zrobiliśmy wszystko i po uruchomieniu silnika, tu akurat się zgadza, jesteśmy po uruchomieniu i mamy wszystko na zielono. Także takie checklisty są i jeżeli chodzi dalej o ten samolot, to tutaj wszystko, ale mamy też menu tego samolotu. Użyłem już autostarta, to po prostu uruchomi nam samolot automatycznie, ale ja wam też pokażę, jak to oczywiście zrobić sobie wszystko ręcznie. Tu mamy sterowanie, tak jakby kontrolkę do sterowania przednim kołem, żeby wchodzić w zakręty. Tu mamy jeszcze little help. Teraz ta kontrolka nie działa, bo musimy sobie włączyć ten checkbox. O, zamknęło się to okno. O, i teraz dopiero ta kontrolka działa, tak? Tylko samolot się nie toczy, więc koło się nie skręca. W każdym bądź razie, jeżeli chcemy latać bardziej realistycznie, to sobie zaznaczamy tego checkboxa i sterujemy przednim kołem za pomocą tego tutaj kontrolera w GUI. No niestety nie ma żadnego kontrolera tutaj w kokpicie, a pewnie gdzieś był, ale nie został wymodelowany. Więc możemy sterować wtedy tutaj tym, ale ja wolę sobie to wyłączyć i po prostu wtedy moimi tutaj pedałami sobie steruję i wchodzę w zakręty normalnie, bez potrzeby używania tego dodatkowego, tej dodatkowej sterownicy. I tak, inne opcje tutaj takie pomocne to jest właśnie Show DME. Tutaj chodzi o to, że jak mamy tutaj napisane, ten samolot nie został wyposażony we wskazania DME, czyli dystans, tam byłaby też prędkość, tu głównie chodziło o dystans, tak? Więc nie mamy wskazań do DME i wtedy jak zaznaczymy sobie tego checkboxa, to symulator tutaj automatycznie w rogu, gdzie mi się tutaj pokazują przyciski do FG kamera, pokaże w rogu po prostu tak te odczyty do DME, dla DME. Także myślę, że warto to sobie włączyć i dalej mamy tutaj opcję Disable ILS SP50 Offset. Tu do końca nie wiem, o co chodzi. Prawdopodobnie gdy to odznaczymy, to będziemy musieli kalibrować w jakiś sposób tego ILS-a, tak? Tu mamy też urządzonko SP50, które właśnie, można powiedzieć, w nomenklaturze zachodniej jest ILS-em, takim jeszcze prymitywnym sowieckim, tak, ILS-em. I on wymagał chyba jakiejś kalibracji tego, jakiegoś przesunięcia fazy, tak? Nie wiem do końca, co to jest, ale jak to sobie zaznaczymy, to tak możemy o tym zapomnieć, tak? No need to calibrate, więc ja to sobie zostawię włączone, jak jest domyślnie. I mamy tu jeszcze kolejne checkboxy, które włączą nam po prostu podpisy na różnych tutaj elementach kokpitu. To dla mnie jest średnio przydatne, bo nie ma potrzeby, żeby nam to się tutaj zawsze wyświetlało, bo jeszcze lepszą opcją jest użycie Ctrl-C, tak, standardowego klawisza we Flight Gear, który pokaże nam strefy klikalne, ale jednocześnie pokaże nam podpisy i nawet podpisy są tutaj wszędzie, tak, nie tylko, bo tutaj jak damy Ctrl-C, to na przykład tutaj nie mamy już podpisów, a są tylko tutaj. Więc to jak to woli, ja sobie to odznaczę. Tyle z helpa i kolejne tutaj okno dialogowe Equipment. I tak, ja tutaj już latałem, wybrałem sobie kurs MP, ale tutaj domyślnie jest wybrany standard. O co tu chodzi? To jest radio equipment, tak? Możemy sobie pójść na overhead panel i możemy zobaczyć, jak wygląda overhead panel w standardzie i jak dodamy sobie kurs MP. Tak, tutaj mamy w standardzie. To urządzonko jest też w kurs MP, tylko zostało przeniesione tu na prawo. Ale co najważniejsze, w standardzie mamy to urządzonko, to jest ten SP50 do takiego ILS-a, tak, prymitywny ILS, jeszcze sowiecki. No i niestety ja wam nie pokażę, jak działa to, chyba że zrobię jakiś osobny odcinek albo coś dogram później, ale w każdym razie w tym locie ja sobie wybiorę kurs MP, tak, więc tego urządzonka nie będę używał, ale tu chodzi o to, że musimy tutaj włączyć zasilanie, wybrać częstotliwość do ILS-a, tu akurat jest tylko 6 kanałów,
No tak to było tak za czasów sowieckich w Rosji. Było tylko 6 kanałów do wyboru częstotliwości. One chyba były predefiniowane przed lotem. Ale tutaj, gdy się okaże, że naszej częstotliwości brakuje, to możemy zawsze, tego nie widać, ale jak damy Ctrl-C, tu jest takie pokrętło, które możemy pokręcić. Jak widzicie, zmienia mi się na tooltipie częstotliwość. Więc możemy sobie jeszcze tą częstotliwość dostroić w ten sposób, jeżeli jej brakuje. No i w ten sposób będziemy mieli tak namiar na ILS-a. Tutaj jest tylko feler, że widzimy dwie liczby po przecinku, powinny być trzy. Więc tu jest skok po prostu co 50 Hz, a nie dokładniejszy, więc no troszkę tutaj mankament taki. I jeszcze trzeba użyć tego pokrętła. Jeżeli już będziemy się zbliżali do naszego ILS-a, no pewnie pod jakimś kątem, to wtedy idziemy do widoku numer 4 inżyniera, nie inżyniera, nawigatora, i bo tu jest najlepszy widok, żeby widzieć jednocześnie to pokrętło i ten wskaźnik. Bo wtedy musimy pokręcić tym pokrętłem w taki sposób, żeby pionowa igła ustawiła nam się na środku. No taka jest instrukcja. I wtedy jak będziemy już zbliżali się do tego ILS-a, to oczywiście ta igła zacznie nam się odchylać i będziemy musieli ją sobie już centrować, sterując odpowiednio samolotem. No także tyle z SP50. A jeżeli sobie włączymy kurs MP, to urządzonko właśnie SP50 znika, ale w zamian dostajemy dwa nawy, można powiedzieć, tak? Naw 1 i naw 2. No, dzięki którym możemy się w ogóle dostrajać do worów, tak? Także w standardowym wyposażeniu nie możemy korzystać z worów, mamy tylko ADF-y do dyspozycji. A tak, kurs MP dostajemy właśnie dwa nawy do dostrajania się do worów. No a co z ILS-em? No to oczywiście też dostajemy ILS-a do naw 1, tak? I wtedy normalnie używamy z ILS-a, tak jak w każdym innym, można powiedzieć, samolocie. Tak, także ja sobie będę leciał z wyposażeniem właśnie kurs MP, tak? Z tymi dwoma urządzeniami nawigacyjnymi. No po prostu mamy bogatszy wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o nawigację, no bo latanie tylko na radiolatarniach NDB, które są w standardzie, no to już jest na dzisiejsze czasy trochę chyba za mało, bo też te latarnie NDB są współcześnie raczej już wycofywane, tak? One są przestarzałe, to są tylko radiolatarnie kierunkowe, nie możemy latać po radialu wytyczonym, więc no bida, tak? W standardzie jest bida, no ale tak było w latach tam 50., tak? Jak ten samolot był konstruowany, jeszcze te wory może nie były tak popularne. Także ja sobie wybiorę kurs MP. No i dalej mamy Grand Power. Mamy Grand Power dla prądu DC, dwa agregaty do podłączenia i jeszcze do prądu AC, ale z niego nigdy nie korzystałem i nie wiem też, czy on działa do końca. I na końcu jest rakiet, tak? Rakiety. Zdziwiłem się na początku, o co chodzi, jakie rakiety. Przecież to samolot cywilny, ale tak, tu nie chodzi o tyle rakiety, co jak to jest, race, tak, race. Ten samolot może wystrzeliwać race i jak pójdziemy na tutaj Copilota, to tu mamy zasobniki z racami, możemy je sobie wystrzeliwać, co może pokażę Wam podczas lotu, jak nie zapomnę. Dobra. No, a tu mam przycisk do tak przeładowania tych rac. Jak już wszystkie tutaj sobie wystrzelimy, to tu możemy sobie przeładować na nowo i strzelać sobie dalej, tak, tymi racami. Po co były race? No, ciekawe właśnie rozwiązanie. Może jakieś właśnie sygnalizacja, gdyby się coś źle działo, albo po prostu jakaś sygnalizacja, komunikacja dookoła. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o menu tutaj tego samolotu. No, jak widzicie, jest ubogie, jeżeli chodzi o tak, o pushback, nie ma pushbacku. Więc no, nie mam też route managera, można powiedzieć troszkę słabo. No i dobrze, ja sobie teraz zrestartuję symulator i tak uruchomimy sobie samolot po prostu od Cold and Dark. I jestem z powrotem w symulatorze. No i tak, na początek powinniśmy sobie zdecydować, czy chcemy uruchamiać samolot tutaj z zasilania lotniskowego, zewnętrznego, czy może z APU, tak? Wtedy nie musimy włączać tych agregatów lotniskowych. Tak, wtedy tu mamy panel do uruchamiania samolotu z APU i podajnik paliwa.
Ja może pokażę Wam jedno i drugie, jak to działa. No ale tak, włączmy sobie właśnie zasilanie naziemne najpierw. Idziemy do widoku inżyniera. Tutaj po włączeniu, właśnie mogłem to zrobić tutaj, bo wtedy widać, że jak to włączymy, tak, zapalają nam się tutaj te zielone lampeczki, które mówią, że jesteśmy podłączeni, ale czerwone ostrzeżenie nam mówi, że prąd nie jest pobierany z tych generatorów jeszcze. No i to jest ok, na razie stan. Teraz idziemy tu na dół, jest taka szafeczka, trzeba ją otworzyć i tu mamy bezpieczniki dla baterii i dla tak, inwertera prądu. I tu mamy bezpieczniki prądu stałego, trzeba je wszystkie włączyć, tak? Co by oznaczało, że musielibyśmy ręcznie wszystko klikać, ale na szczęście twórcy samolotu pomyśleli o tym. I możemy klikać tutaj na rząd i no tu mamy taką strefę klikalną, taką sztuczną po prostu i możemy tak rzędami sobie klikać. Ale jeszcze jest jeszcze lepsza opcja, bo tu mamy też taką strefę klikalną, że jak to klikniemy, to po prostu wszystkie bezpieczniki pójdą do góry i są już włączone. OK. I teraz tutaj na dole mamy dwa przełączniki, które mówią, tak, w jaki sposób mamy zasilić ten samolot. Lewa strona to jest tak ten lewy przycisk. Jak pójdzie do góry, to znaczy, że tak będziemy mieli zasilanie z APU, znaczy, że chcemy włączyć zasilanie z APU. A na dole to jest tutaj off, a ta pozycja górna to mówi, że będziemy zasilali po prostu samolot z, no to jest napisane tablica, tak, w rozumieniu takim, że po prostu zasilanie wewnętrzne samolotu. To może być bateria albo już silniki, gdy będą działały. No w tej chwili silniki nam nie działają, więc to będzie po prostu bateria, jak damy ten przycisk do góry. A jak damy w dół, no to właśnie zasilanie ma być pobierane z tych agregatów zewnętrznych. No i tutaj możemy się przełączyć w dół i widzimy, że czerwone napisy nam zgasły, co mówi, że prąd jest pobierany z generatorów zewnętrznych, ale niestety tak nie jest, bo ten samolot ma tu jakiś błąd. Jeżeli włączę sobie oświetlenie, na przykład tym przyciskiem, powinnam się teraz podświetlić tutaj wszystkie napisy, albo tutaj zegary, jak te pokrętła włączę, no i to nie działa, jakby prądu nie ma. I jedyne rozwiązanie, jakie teraz znalazłem, to jest takie, że trzeba niestety, tu musimy jeszcze ten suwak przesunąć, o tą zasuwkę. Teraz możemy pójść do góry, tak? Jedyne zasilanie mamy, jak pójdziemy po prostu w baterię. Czemu nie działa? O, coś chce działać. No właśnie, też nie działa. No takich problemów to jeszcze nie miałem. Widzieliście, że to miga, ale... no, panie, dawaj prąd. No teraz to już się całkiem zepsuło. Okej, ale ta lampka się świeci. Dobra, coś mi się zepsuło teraz chyba podświetlenie. Okej, zobaczmy na przykład tutaj podświetlenie. To chyba też nie będzie działać. Tak, miga tylko. Czyli niby prąd jest, ale coś mi się oświetlenie teraz zepsuło. No niedobrze, niedobrze. O, naprawiło się. Dobra, chyba się naprawiło. Ale tu się nie naprawiło. Dobra, jest. No niestety, tutaj jest jakiś feler z tym prądem całym. O, mamy oświetlenie. Także tak to wygląda. No niestety musimy czerpać prąd po prostu z baterii zamiast tych agregatów, więc w zasadzie można je nawet wyłączyć, nie są nam potrzebne. Dajmy sobie equipment i wyłączmy to. No i też możemy uruchomić APU, jeżeli chcemy prąd z APU, tylko niestety tutaj też to nie działa. No też jest ten feler, że wtedy ten przełącznik
ten przełącznik musi iść w dół. No dobrze, może najpierw... Nie, z tym prądem już będzie chyba problem cały czas. Tak, jeśli chcemy uruchomić APU, to... Tutaj musimy... A, musimy najpierw włączyć paliwo. Tutaj mamy przełączniki do paliwa. I... Te wewnętrzne też włączamy. I te też, do lewej strony. I... Tu mamy przełącznik paliwa dla APU. Jest na zielono lampka, ok. I tu mamy starter APU. Tu mamy lampkę na zielono i tu mamy obroty, tak, APU i widzimy, że startuje. Tak, APU jest uruchomione w tej chwili. I teraz jak pójdziemy do inżyniera, to tutaj zasuwkę robimy w lewo, tylko jak ją trafić, o, i teraz powinniśmy dać do góry, a nie, sorki, teraz do góry, o, i teraz jesteśmy na zasilaniu APU, ale też nie mamy prądu, po prostu, więc, no, nawet lampki już nie migają, więc prądu nie ma, no więc na APU też nie mamy zasilania, niestety. Więc tym prądem jest tutaj feler, ale tak, no da się to oczywiście obejść, będziemy używali baterii, więc ja APU wyłączę, tutaj dajemy cut off i wskazówka wariuje. Dobra, jak tak się dzieje, to ja po prostu odetnę mu też tutaj paliwo. No to jest strefy klikalne. Tak, to są strefy klikalne, jak damy Ctrl C, to tu mamy, o, gdzie musimy klikać. Dobra, poszło na zero. APU zgaszone, więc no, musimy używać jednak po prostu prądu z baterii. Także tu sobie podświetlę co nieco, no tego nie muszę, to nam podświetla tutaj tak ten panel z bezpiecznikami. Dobrze, takie, także jak już tutaj jesteśmy, to włączmy sobie też tak inwerter prądu DC na AC. I tu jeszcze mamy kolejny inwerter, bo mamy kolejną tutaj magistralę prądu przemiennego. Tak, to jest magistrala prądu przemiennego 36 V. To jest też magistrala prądu przemiennego, ale 115 V. Tak, B to jest V w rosyjskim. No a tu na dole mamy, powiedzmy, panel do prądu stałego. I tu mamy przed woltomierze, możemy sobie zobaczyć później odczyty, właśnie jak zobaczymy sobie odczyty. No bo tu co ciekawe, jak zobaczymy odczyty, to odczyty są, tak? Tu mamy na przykład, nie wiem jak to się czytać po rosyjsku, a może zobaczmy tutaj AR. AR1 i AR2 to są właśnie te agregaty zewnętrzne i teraz woltomierz pokazuje mi 0, bo nie są podpięte, ale jak je wepnę, o, to już widzicie, że strzałka poszła w prawo i tak samo dla drugiego, także napięcie było, jest, tylko no, po prostu ten przełącznik nie działa. Dobra, ja to wypnę i możemy dalej sprawdzić prąd. Cóż to mamy? A, bateria. Bateria pierwsza, jest też bateria druga zapasowa. Tutaj tak, napięcie jest. Tu mamy napięcie z APU, tak? GS24 to jest inaczej APU. No tu napięcia nie mamy, bo APU wyłączyłem, ale gdy było włączone, to to napięcie powinno być. I STG18L i STG18R to są dwa silniki oczywiście i tutaj jeszcze napięcia nie mamy, bo silniki są wyłączone. Tu mamy jakieś też urządzenia TSRUL, tego nie wiem co to jest, TSRUL, tego nie sprawdzałem co to znaczy. I mamy Emergency Bus, w tej chwili jest napięcie w Emergency Bus? Nie powinno być napięcia w Emergency Bus, bo tu mamy przełącznik Emergency Bus, on ma trzy stany i w tej chwili jest na środku off, co jest dziwne teraz. Bo tu też jest feler, że jak włączymy emergency bus, na przykład w auto, tak powinno być, to tracimy prąd. Jak dam off, to prąd wraca, tylko znowu światła się popsuły. O. O. Nie no, straszne to jest z tym prądem. Dobra.
Dobrze, no już nie ruszam tych prądów. W każdym razie ten emergency sobie włączymy, ten emergency bus, ale już po uruchomieniu silników, bo wtedy wszystko działa prawidłowo. Jak już silniki są uruchomione, to nie powinniśmy mieć jakichś anomalii, przynajmniej ja jeszcze nie zauważyłem. Dobrze, także tu na razie tyle z prądu i idziemy jeszcze checklistą dalej. Tak, inwertery włączyłem. Teraz powinniśmy sobie przygotować paliwo, więc pójdźmy sobie może na widok kopilota i... O, tym się lampka świeci, ciekawe dlaczego. A, bo powinien dać na środek. No, paliwo, jeżeli pójdziemy sobie w wyposażenie, paliwo i ładunek, to widzimy jak to wygląda. Mamy trzy zbiorniki po lewej stronie. Rozumiem, że to L to jest chyba left. I R po prawej stronie, trzy zbiorniki, tak? I mamy jeden zbiornik główny po lewej stronie, jak i po prawej. I dwa zbiorniki pomocnicze, zarówno po lewej stronie, jak i po prawej. Także tak wygląda układ paliwa. No i te zbiorniki główne, one mają tutaj dużo większą ilość paliwa do zabrania niż te pomocnicze. Ja tutaj paliwa, no powinienem chyba zmniejszyć tą ilość paliwa, bo to będzie chyba za dużo na taki nasz dosyć krótki lot. No ale to by trzeba było się pobawić tymi suwakami. Chodzi o to, że nie ma żadnych przycisków, balanserów paliwa, więc suwanie tych suwaczków nie jest wygodne. I zobaczymy sobie po prawej payload, tak? No jeszcze co do paliwa, nie znalazłem nigdzie jakiegoś kalkulatora do paliwa. Simbrief nie ma, Antonowa nie ma tego samolotu. Tak samo Flight Planner Online też nie miał, więc... No nie poradzę wam na razie skąd wiedzieć ile paliwa trzeba załadować. Także tu mamy jeszcze po prawej payload, tak, załadunek. Możemy sobie tutaj wybrać masę dla pasażerów. Jest nawet bufet do pełna. Tutaj pasażerowie są też do pełna z masą zapchani i mamy też tak luki bagażowe. Możemy też tutaj sobie ustawić załadunek bagażu. No ale co do załadunku też pamiętajmy, że ważne jest, żebyśmy nie przekroczyli max take off weight, czyli maksymalnej masy do startu, która wynosi 46 297 funtów. Ja w tej chwili jestem blisko tej wartości, ale jej nie przekraczam, więc jest ok, a jeszcze troszkę paliwa spalę, więc ta masa mi ciut spadnie. I też pamiętajmy, że nie da się ustawić tak samolotu, że damy sobie tak jak teraz załogę na maksa i damy full paliwa, bo wtedy zauważcie, że może to jednak zrobię, będę się bawił tymi suwaczkami. Mam na 859. Tak, jak tutaj ustawię sobie paliwo na maksa, to ja już przekraczam masę startową. Tak, jak jeszcze sobie dołożę drugie, to już w ogóle przekroczę, tak, jeszcze bardziej. Więc nie da się tak skonfigurować samolotu. Musimy, jak chcemy pełny bak paliwa, to musimy jednak wziąć mniej bagaży i mniej ludzi. To tak dużo mniej, nawet chyba o połowę mniej. Więc jest to takie dosyć ciekawe ograniczenie. Musimy balansować, czy to ludźmi, czy paliwem. Dobrze, zbalansujmy sobie paliwo porówno na skrzydłach. Dobra. Także paliwa nie będę zmieniał, po prostu polecę z dosyć dobrze zatankowanym samolotem. Ale to chyba będzie nadmiar paliwa. Jeszcze zobaczymy podczas, tak jak już wyląduje. I tak, powinniśmy włączyć najpierw, tak jak to już pokazywałem wam przy APU, te przełączniki paliwa. Tu mamy cut off valve i tak zawory odcięcia. Musimy dać je do góry. Nie wiem czemu one sprężynują. Według mnie nie powinny, ale tak, dajemy do góry. No na wszelki wypadek daj do góry, to oznacza, że paliwo ma płynąć. I też te środkowe kolejne przełączniki też dajemy do góry. Zapalają nam się zielone lampki. To oznacza, że pompy są włączone i tu mamy przełącznik na środku, to jest cross valve, jego zostawiamy w spokoju. Tak, jeżeli chcemy mieszać paliwo, to dajemy tak między lewym a prawym, między lewą stroną a prawą stroną, to dajemy do góry, ale normalnie zostawiamy w dole. Tak, jeżeli damy do góry, będziemy mieli gdzieś wyciek, to stracimy całe paliwo, tak? Trzeba mieć to na uwadze. Chociaż tutaj wycieku nie będziemy mieli, bo symulator, no nie tyle symulator, co ten model samolotu tego nie oddaje. No i teraz tak, idąc wedle instrukcji, kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, to sprawdzić, jaką mamy ilość paliwa, ale w kilogramach. I żeby to zrobić, to możemy kliknąć ten przyrząd, to jest zegar pokazujący nam siłę G i kąt natarcia. Ale jak tutaj klikamy, to pokazuje nam się taki, tak, podpowiedź na dole ekranu. Może dam takie ciemne tło, żeby było być lepiej widać. Jeszcze raz kliknę
Tu odczytamy total fuel 1876. I teraz tą liczbę musimy podzielić na pół, to będzie około 940 w moim przypadku. Jeżeli miałbym inną ilość paliwa, to oczywiście będą to inne wartości. Tak, także dzielimy to na pół i musimy to tutaj, FG kamera ucieka, musimy to wprowadzić, tą wartość, do tych dwóch wskaźników przepływu paliwa. Tu mamy na dole pokrętło, tu sobie ustawiamy, tylko tak, z shiftem to ustawimy sobie tą chyba dużą liczbę, tak. Czyli tu dajemy 900, w moim przypadku oczywiście, w waszym może być inaczej, 940 i po prawej stronie też 940. Tak, czyli można powiedzieć, że cała ilość paliwa jest rozdysponowana na lewy silnik i na prawy silnik równo po połowie. Więc tak to należy. Tu nie mamy zbyt dokładnego tutaj licznika, bo no tego zera ostatniego nie da się ruszać, więc przynajmniej mi się nie udało. Więc no to też jest ciekawe, że nie możemy dać więcej niż 990, tak? A paliwa może być więcej niż 990, więc też to jest trochę dziwne, ale dobra. Teraz włączamy sobie tutaj zasilanie, tu jest wskaźnik ilości paliwa, ale musimy włączyć do niego zasilanie tutaj. I możemy teraz sprawdzić, tu mamy pokrętło, którym taki selektor, żeby wybrać, co ma pokazywać ten wskaźnik u góry. Tutaj selektor jest na lewą stronę, maksymalnie to jest off, tak, czyli nie pokazuje nic. Dajemy sobie dalej, to jest suma i pokazuje nam sumę, ale nie jest to suma całkowita paliwa, tylko jest to suma, połowa sumy, o, tak bym ujął, tak, czyli można powiedzieć suma lewej strony, jak i prawej strony, bo tutaj mamy dwa wskaźniki, tylko ich nie widać, bo one są tak, jeden pod drugim, tak, i tu mamy oznaczenia prawa strona i lewa strona na tych wskaźnikach. Jak damy sobie jeszcze raz paliwo i ładunek, tak, no to ta suma nam pokazuje, że mamy tak, jakbyśmy sobie przeliczyli, to to będzie na przykład main trójka, pomocniczy dwójka i pomocniczy jedynka. Jak te funty sobie sumujemy i przełożymy jeszcze na kilogramy, to nam wyjdzie około właśnie 940 i tu mamy to pokazane, tak, że to jest 800, bo to jest podziałka razy 100, więc jest 8, to jest 800, to jest 900 i blisko 50, tak, czyli można powiedzieć 940, no około. Więc tu nam pokazuje nie tak, no sumę o tyle, co połowę, tak, lewą i prawą stronę tych zbiorników. Ale teraz jak damy sobie jedynkę, to pozycja 1 pokaże nam sumę zbiorników tych pomocniczych tylko z lewej i prawej strony, tak? Czyli na przykład ta wskazówka, nie wiem, czy to jest oznaczenie prawy czy lewy, ale dajmy na to, że to jest oznaczenie lewy, więc ta wskazówka nam pokazuje sumę zbiornika pomocniczego pierwszego i drugiego lewego. Ale pod spodem jest też dla prawego, bo się nakłada, więc to jest to samo też dla prawego. Oczywiście jakbyśmy mieli rozbieżność, no to te wskazówki wyjadą między tam, tak, przestaną się pokrywać, więc będziemy mieli odczyt dla, tak, różny odczyt dla tych, dla lewej strony i dla prawej strony. I pozycja druga to jest już po prostu zbiornik main, tak. Teraz mamy pozycję w zbiorniku main, ile mamy paliwa, no, w lewym i prawym zbiorniku main i tak to wygląda. Więc no troszkę dziwnie to jest pokazywane, no ale możemy dać sobie sumę, niech mi tu pokazuje komplet paliwa dla lewej i prawej strony. No i z takich jeszcze rzeczy tutaj warto sobie włączyć, gdzieś tu jest światło nawigacyjne, tak, to jest to, Navlight, tu sobie to włączam. Możemy też włączyć tutaj, mamy przełącznik no smoking, tak, nie palić. Dziwne jest to, że on odbija z powrotem w dół, chyba nie powinno tak być. I chyba nie ma przycisku zapiąć pasy, nie wiem, czy wtedy były pasy w samolotach, może w tym nie było. W każdym bądź razie to jest inny przełącznik, to nie jest zapiąć pasy, to jest podgrzewanie zegara. Więc tu jeszcze paliwa zapomniałem włączyć, tu jeszcze powinniśmy włączyć przepływomierze te, tak, te wskaźniki, żeby nam działały, bo bez tego nie będą nam wskazywały żadnych wartości, to musimy sobie włączyć. Co do paliwa, możemy jeszcze sobie tu włączyć, to jest taki dozownik paliwa, też możemy go sobie włączyć, dobra. Teraz pójdźmy na overhead panel i włączmy sobie radia.com.
Tak, Radia.com. Tutaj jest z lewej strony jedno radio, można powiedzieć COM1, a po prawej COM2. I tutaj mamy gdzieś, tutaj są przełączniki włączenia zasilania. Tu jest high capacity, to zostawiam w spokoju. Tu mamy po prostu do włączenia tylko to i tutaj ten przełącznik. I tu mamy głośność, możemy sobie zwiększyć głośność i tak samo dla prawego. Tu jak działają komy, to jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak damy sobie Red Griffina. Zobaczmy sobie Red Griffina. Tu radio volume up. Dobrze, jeszcze musimy włączyć tutaj właśnie urządzonko. Jak ono się nazywało? SPU 7. Tak, tu musimy zwiększyć głośność i no, ja dam sobie może na stówkę wszędzie. Tam wymagają minimum 50. Ale jeszcze to nie działa. Czemu? Tu mamy wybrany COM1. Ok, Red Griffin ma problem z FG kamera, tak myślałem. Bo on jakby rozpoznaje chyba przy jakim radiu siedzimy i teraz mi wykrył to radio. Tylko jak dam F1. Czy nie F1, tylko jedynkę jako kamerę z FG kamera, to to nie mam. Nie mam radia, ale może trzeba włączyć wszystkie. Włączymy wszystkie. Tu mamy radio dla kopilota też. I tutaj włączymy sobie głośność. Tu mamy głośność odsłuchu, a tu mamy taką głośność ogólną. Ale też to nie pomogło. No ciekawe, Red Griffin ma problem z FG kamera. Po prostu. Tego się nie spodziewałem. Ale włączmy dalej. Włączmy też tutaj radio dla inżyniera. Też głośność i jeszcze mamy jedno radio tutaj. Głośność dla nawigatora. No niestety Red Griffin sobie z tym nie radzi. Więc musimy się przełączyć na widoki te domyślne z FlightGeara. Wtedy dopiero działa. Także jak damy sobie radio, to możemy się teraz dostroić, co my tu mamy. Tower Gdańsk Approach. No nie mamy ground. Mamy też ATIS. No dobrze, spróbujmy się połączyć z ATIS-em. Czy się uda? Jest 625. Może się nie udać. To może z Gdańskiem spróbuję. Bo tak chodzi o końcówki, że tutaj nie mamy też skoku radia, tak, 8,33 Hz. Mamy tylko 50 Hz, więc może być problem z dostrojeniem się takim tutaj z urządzeń. No dobrze, ale zobaczmy teraz tutaj widok ten dolny, o. I tak, jak wybrać sobie teraz częstotliwość w radiu? Jeszcze Wam pokażę tutaj, jak wygląda okno wyposażenia radio. Co tu się będzie działo? Bo oczywiście, no możemy posłużyć się tutaj tym kokpitem, ale najczęściej jednak wygodniej jest użyć tego radia, bo tak jak mówiłem, też mamy tutaj skok co 50 Hz, a nie co nowoczesny 8,33, co daje nam większe zakresy i niektórych częstotliwości po prostu nie da się dostroić. Ale tak, tu mamy pokrętło po prawej, tak, mamy trzy pokrętła, którym dostrajamy sobie częstotliwość. Coś on mi tutaj robił. W każdym razie dostroję sobie 118. Tu będziemy sobie kręcić. A, tu mamy 100. Dobra, to musimy tym drugim kręcić 18. Czy nie? Też się nie da? To musi być 110 w takim razie. Ej, o jest, 110, dobra. I tutaj 8 ustawiamy. Dobra, i mamy megaherce ustawione, i teraz kiloherce tym ostatnim pokrętłem. Musi być po prostu stówka, tak? Czyli 10 tutaj w naszym przypadku. I to nam się ustawia na komie 2, tak jak widzicie? No bo to jest właśnie kom 2, to urządzonko. Ale żeby przenieść to teraz, tak, tą częstotliwość do koma 1, to klikamy chyba ten selektor tutaj. Tak, send to memory. Tutaj mamy send to memory, klikamy to. I widzicie, to nam się przeniosło do koma pierwszego, nie? Więc teraz kom pierwszy, jak i kom drugi są ustawione tą częstotliwością. Nie? Więc tak to wygląda w tym samolocie.
I tutaj jeszcze taka uwaga, że ta częstotliwość, którą tutaj sobie zapisaliśmy, to ją zapisaliśmy do takiego slota pamięci pod numerkiem 1. I teraz możemy tym pokrętłem zmieniać te sloty, że na przykład chcemy teraz użyć dwójki i nam się częstotliwość zmieniła. Tak, trójki, czwórki, ile tu mamy maksymalnie? 10 slotów, tak? Czyli możemy sobie zapisać 10 częstotliwości w ten sposób i oczywiście jak wrócimy do jedynki, to zobaczcie, że tutaj nam się automatycznie ustawia 118,1, czyli to, co sobie właśnie ustawiliśmy. Także w ten sposób możemy sobie zapisywać tak częstotliwości do tutaj danych slotów pamięci. I teraz nasz Red Griffin powinien się ustawić, znaczy powinien móc skomunikować się z Tower, tylko musimy zmienić widok na domyślny tutaj flight gearowy. O, jest. No niestety jest problem z FG kamera, tego się nie spodziewałem. W każdym bądź razie tak możemy zrobić jakieś tam komunikacje. I jak przyciszę? No, nie działa przyciszenie. Antonov Sierra Papa Romeo Oscar Mike Lek GDANSK Tower, reading U5 ATIS available at 129.625. No i tak działa nastaw tego radia. Nie jest zbyt wygodne niestety te komy, więc rzeczywiście lepiej jest użyć tutaj wyposażenie i po prostu radio i sobie wpisać częstotliwość, jeżeli ktoś potrzebuje. Dobrze, tu jeszcze mam na checkliście, żeby sobie ustawić tutaj, zwiększyć oświetlenie dla podwozia. Tak, zwiększę się. Nie widzę różnicy, a przeważnie było ją widać. Tu jeszcze oświetlenie mi szwankuje, ok. Dobra, wolę podświetlić, bo czasem jest ciemno i nie widać tych przyrządów. Dobrze, teraz jest, troszkę mi się zmienia, dobra, jest oświetlone lepiej. Okej, tak, bo tu mamy sygnalizację podwozia, zielone lampki się teraz świecą, co mówi nam, że podwozie jest w dole. Jak będzie podwozie schowane, to będą się świeciły te lampki czerwone. Teraz nasz kokpit jest dosyć oświetlony słońcem, więc tego tak aż mocno nie widać, tej różnicy w tych lampkach, ale rzeczywiście te zielone się teraz świecą. Dobra, wyrównanie kompasu, musimy teraz wyrównać kompasy. Idziemy do kopilota, tutaj do pierwszego oficera inaczej i on tu na dole, tak, tutaj ma te dwa przełączniki, musimy je włączyć, to jest zasilanie żyro kompasów, ok. I teraz przytrzymujemy przycisk szybkiego tutaj dostosowania kompasu, co nam zmieni tutaj tą wskazówkę, tak. Tu mamy wskazówkę, która mówi jaki kurs ma nasz samolot, ale ona jest teraz nieprawidłowa, musimy ją przytrzymać, tutaj ten przycisk przytrzymać i ta wskazówka nam, widzimy, tutaj idzie i zmienia swoją pozycję, no po prostu na prawidłową. O, ciekawe, że cofnęło. Dobra. Czyli jest teraz jakieś 10, nie, 12 może stopni, jesteśmy. Moglibyśmy to jeszcze sprawdzić z busolą magnetyczną, która normalnie jest tutaj w tym samolocie, no a tu mamy tylko korpus, ale nie mamy tam tej busoli zaimplementowanej, ale mamy tutaj w widoku czwartym, tutaj mamy też urządzonko znane też z Tupolewa, KM8 w tym wypadku. Tam był KM, jakaś inna liczba, może KM5, tu jest KM8 i tu też nam pokazuje wskazanie, tylko może trzeba się jeszcze troszkę przesunąć, żeby lepiej to widzieć. Tak, też widzimy, że jest tutaj, no nie wiem, 12-13 stopni, coś koło tego. Więc to by się zgadzało. Oczywiście tutaj mam też offset, warto mieć to na 0. Tak, jest na 0. Nie, tu chciałem iść. Tak, i też upewniamy się, że tu też mamy wskazanie takie same. Zgadza się. Około 12-13 stopni. Wróćmy teraz na pierwszego oficera, bo to nie wszystko. Musimy jeszcze dostosować te żyrokompasy.
Tu mamy sylwetkę samolotu, co nam pokazuje też kurs, jakim lecimy, no, czy znaczy też stoimy. No jak widzicie, ten kurs też się nie zgadza, tak? Trzeba ten samolot przesunąć na właściwy kurs, czyli tam około 12 stopni. I to robimy za pomocą tutaj nastawy tego żyrokompasu. To jest jakieś GPK52 żyrokompas. Tutaj mamy, no, przełączyć lewo-prawo, żeby tym ruszać, tak? W lewo to się obraca, zobaczcie, jeszcze obraca. Nie, obraca się tutaj w lewo albo w prawo. I obraca się w prawo. No i teraz w zasadzie musimy to zrobić ręcznie, czyli po prostu patrząc najlepiej, no, można używać tego, ale ja patrzę po prostu na ten samolot, żeby mi się zgadzało mniej więcej tutaj 12 kurs, tylko może bym miał lepszy widok, jak zrobię sobie troszkę inny kąt patrzenia. Dobra. I to idziemy w prawo, tak? Tak, idziemy w prawo. No i tu patrzę, trzymam się ciągle tam przełącznik, a tu patrzę, żeby mi się ustawiło mniej więcej prawidłowo. Chociaż tutaj, że wrócę jeszcze tą tarczę, gdzie to było tutaj. O, teraz widzę lepiej, bo ta wskazówka mi trochę zasłaniała. Jeszcze ciutkę bym dał. O, coś takiego. I teraz też warto sobie ustawić, a nie, to może jeszcze nie wiem, to warto sobie ustawić też na heading, jak już będziemy na płycie pasa sobie ustawić, żeby mieć ten samolot po prostu na wprost. Tu jeszcze co do tych paneli, to tutaj warto też włączyć sobie oczywiście też co do tego żyrokompasu, jak to było podpisane, correction, tak, korektę, włączamy. I tu jeszcze ważna rzecz, żeby ustawić sobie szerokość geograficzną tam, gdzie się znajdujemy. Tu mamy tak, tak, tu mamy pokrętło do nastawy szerokości geograficznej. Ono przeważnie z automatu jest dobrze ustawione. A tu mamy półkulę, tak? Jak damy w dół, to mówimy, że jesteśmy na szerokościach geograficznych południowych, a do góry, że na północnych. Ja jeszcze wezmę sobie OpenStreetMap i zobaczmy mniej więcej, jaka jest tutaj szerokość geograficzna. Damy prawym i co to się dawało? Pokaż adres chyba. Tak, i widzimy tutaj pierwsza liczba, to jest szerokość geograficzna 54 stopnie, tam 37 po przecinku, ale 54 to jest to, co potrzebujemy, więc tu mniej więcej powinno być 54. Myślę, że rzeczywiście bardziej, tak, tu już jest 60, my jesteśmy no niecałej połowie. Dobra, może coś takiego. Okej, okay, zrobione. Także co ja mam tu dalej na liście? Dobrze, dalej mamy uruchamianie silników, ale jeszcze sobie, tak, zobaczmy sobie plan. Planu lotu już sobie nie zrobiliśmy. Czyli tak, EPGD, czyli Gdańsk jest. Runway. To by trzeba było Red Griffina spytać, albo sprawdzić pogodę mniej więcej, jaki jest wiatr usytuowany. Wiatr mamy 160 w tej chwili, 5 węzłów. 160 to raczej z 11 wystartujemy. A, to jeszcze nie mogę użyć tego przycisku. Polecimy na Warszawę, EPWA. Po prostu tutaj też chyba dam 11, zobaczmy. To jeszcze sobie sprawdzę zaraz. Dajmy sobie generate, tu mamy, od razu nam wygeneruje punkty przylotu i odlotu. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie. No i tak, na mapie jeszcze nic nie mamy, bo musimy teraz wysłać ten plan. Tutaj na dole, send to route manager, ok. Tu mamy jakieś krzywe, fikuśne rzeczy, bo coś się pokrywa. Usuńmy DEP3 chyba. To nam się pokrywa z 11.6 remów. Wyślij na mapę, ok. Tak, też mamy odlot na wprost i po prostu przylot do 11 też na wprost. Teraz ten planer ma też fajną rzecz, że tutaj mamy te lotniska nasze przylotowe, przylotu i odlotu. Zobaczmy sobie wywiad w Warszawie. 190. No najlepiej byłoby na 15 jednak lądować. Tak, tylko teraz mam te znowu punkty. Wyczyśćmy listę na razie. Tak, najlepiej było na 15 lądować, ale na 15 nie mamy ILS-a. Ja chciałbym wam pokazać ILS-a,
więc troszkę będzie niefajnie, ale wylądujemy troszkę z krzywym wiatrem na 11 jednak. Dobrze, dajmy jeszcze raz te punkty depa. Można usunąć, bo coś psuł. Tak, wyląduję jednak na 11, żeby też pokazać ILS-a. Dobra. I jakąś nawigację sobie ustawmy. No i tak, nawigacja, no tutaj właśnie feler jest taki, że autopilot nie ma czegoś takiego jak tak, komputer pokładowy, który by nam trzymał lot po naszej trasie tutaj. Co prawda jest w dokumentacji napisane, że on potrafi latać po ortodromach, loksodromach, ale nie udało mi się to zrobić. Po prostu autopilota trzeba ręcznie też, tak, trzeba mu ręcznie mówić, jak ma lecieć. O, tak bym to ujął. Że on sam po prostu nie poleci. Więc zobaczymy sobie to na trasie i no ja sobie może wybiorę jakieś NDB, żebyśmy też zobaczyli, jak się do NDB nastawić. Tu mamy NDB FT. Dziwna nazwa, FT. Poszukajmy to. Jest Pruszcz Gdański i dajmy to sobie po 11.6, 11.6 i tu mamy, no, kursor. No jest taki bug, już był poruszony ten bug na liście dyskusyjnej FlightGeara, że kursor się nie zmienia. Trzeba najechać na jakiś element. Już się zmienił, dobra. I dajemy add selected. I na mapę go. Tak, jest punkt. Tak, czyli wystartujemy, polecimy sobie na to NDB. A później, żeby użyć jakiegoś wora, też dobrze było, może do tego wora polecimy. Troszkę nadrobimy trasy. Ale okej. Dajmy jeszcze search i dobra, chyba pierwszy. Pierwszy lepszy, mam nadzieję, to będzie ten. Dobra, jest. Tak, także polecimy na NDB, później na Wora, a później już chyba po prostu na lotnisko będziemy łapali ILS-a. Tutaj też mamy Wora, ewentualnie jeszcze tego Wora, ale już go nie będę dodawał na trasę, bo jest blisko naszego punktu, więc ewentualnie podczas lotu możemy złapać jego częstotliwość. Tu mamy też NDB, może też sobie złapiemy jego częstotliwość. Także tak będzie wyglądała nasza trasa, bardzo prosta i szybka. Ale ten film i tak będzie bardzo długi. Dobra. Także dzięki temu dodatkowi, no gdyby nie ten dodatek, to nawet byśmy nie widzieli naszej trasy przelotu, tak? Nie moglibyśmy sobie takiego czegoś zrobić, więc polecam. Tym bardziej też mamy pokazane lotniska, częstotliwości, gdzie są ILS-y, tak, częstotliwości tutaj komów i mamy metar pogodowy, także super rzecz. Okej. Okay. Jak już jesteśmy tutaj, to na razie sobie zamknę. Ustawmy sobie ciśnienie. Mamy 998 w hektopaskalach. A tu mamy nasz wysokościomierz i nastaw ciśnienia, gdzie on jest? Tutaj. Tu mamy milimetry słupa rtęci 760, czyli to będzie ciśnienie standardowe. Ale na tooltipie na szczęście mamy w hektopaskalach. Co mamy dużo niższe ciśnienie, 998, więc kręcimy na 998. Tu dokładnie się nie da udać. 8 damy. Mamy 7,7 albo 8,2. Dobra, dajmy 8,2. Także tu mamy wysokościomierz i mamy też wysokościomierz, jak ktoś chce w stopach, to tu jest drugi wysokościomierz w stopach, tylko jego ciśnienie jeszcze nie jest ustawione prawidłowo chyba. A nie, jest, 294, dobra, to będzie. Tak, także automatycznie nam się ustawia, także bardzo dobrze. Także mamy trasę i co? Możemy odpalać silniki. Odpalenie silników jest dosyć proste, bo idziemy tu sobie na ten panel, gdzie było też APU. I no tu jest starter silnika, a tu jest selektor, który silnik chcemy uruchomić. Jak jest do góry, to lewy, jak damy w dół, to uruchamiamy prawy, więc na razie damy sobie na lewy. I tu mamy przycisk start, wystarczy kliknąć raz. Mamy komunikaty też, że się silnik uruchamia. A tutaj możemy zobaczyć obroty i przepływ paliwa jest. Tak, tu mamy obroty turbiny i przepływ paliwa. I tu nawet możemy wyjrzeć za okienko, zobaczymy śmigiełko. Dobra. Dajemy teraz prawy silnik i też uruchamiamy.
I tu zobaczymy, że turbinka się rozkręca i przepływ paliwa zaraz skoczy. Tak, przepływ paliwa jest. Ok. No i teraz musimy włączyć prąd z naszych silników. Więc idziemy do inżyniera i włączamy tutaj te generatory, tak, dla prądu DC, dla szyny DC. Ale to nie wszystko, musimy też włączyć generatory dla magistrali AC, tak, prądu przemiennego. I też włączamy do góry. Teraz możemy sprawdzić tutaj wskazania woltomierza. Idziesz. O, mamy silnik lewy, jest, tak, woltomierz ma wskazania, prąd jest. Silnik prawy, prąd jest, dobra. Teraz idziemy tutaj na wskazania też generatorów silników. To jest GO18 lewy i mamy też GO16 prawy. To jest 16, nie 18. I mamy wskazania woltomierza i musimy je dostroić tymi czerwonymi przełącznikami, no, pokrętłami. Tak, żeby wskazywały 120 V. Tu mamy podziałkę razy 10, więc na 12 musi być. Tutaj leciutko musimy podkręcić na 12. I dla prawego silnika mamy prawy, tutaj troszkę brakuje, więc podkręcimy. No coś nie idzie. No teraz idzie. Podkręcimy na 12, no dalej już się nie da. No ale dobra, maksymalnie dałem. Czasami zauważyłem, tak się to zachowuje, że nie zawsze mi tutaj dociąga do tej 12, ale dobra, mniej więcej jest. Tak, także mamy teraz wskazania woltomierza z silników, więc możemy jeszcze tutaj włączyć teraz emergency bus na auto, czyli w dół. I tutaj woltomierz też nam pokazuje, ale to już nam pokazywał wcześniej, co było błędem według mnie. No i okej, możemy zostawić sobie to na silniku lewym, tu też sobie zostawmy na przykład na silniku lewym, tak? Żeby widzieć woltomierz. No i tutaj jak sobie ustawiliśmy te wolty na 120, to jeszcze potwierdzamy tutaj tym przyciskiem. To jest add main generator z lewego silnika. I czerwone tutaj oznaczenie nam znika. Ok. Tutaj oczywiście też dopiero teraz trzeba byłoby przejść też na zasilanie na tablica, tak? Bo normalnie powinniśmy być w dole na zasilanie z ziemi. Albo byśmy używali APU, to tutaj byśmy mieli na dół, to wtedy musimy też wyłączyć APU tutaj, tak, generator z APU dać tutaj w pozycję dolną, tak jak jest teraz. Więc w tej chwili jest układ tutaj prawidłowo zrobiony. I jeszcze musimy włączyć, jak już mamy silniki uruchomione, coś takiego jak prop pitch lock, czyli blokada dla skoku śmigła. Tak, w tej chwili mamy te dwie czerwone lampki, które nam mówią, że blokada jest wyłączona, tak, jest unlock. W pozycji unlock, a my musimy iść w lock, tak, tutaj zobaczmy sobie, mamy pokrywkę i musimy ten przełącznik dać w pozycję górną, to jest lock i czerwone lampki nam tu zgasły, obroty silników nam troszkę spadły, tak, czyli mamy takiego locka, ograniczenie na skok śmigła. I to jest ważne, żeby to sobie mieć włączone podczas lotu. No i teraz idziemy z przełącznikami tutaj przeróżnymi, idąc tu od lewej, zobaczmy pierwszy przełącznik, to jest ustawienie koła przedniego, znaczy jego skrętności kół. Ten przełącznik ma trzy stany, teraz jest w pozycji dolnej, take off land, i to oznacza, że oczywiście używamy przy starcie i lądowaniu, i to oznacza, że skrętność kół jest maksymalnie 10 stopni w lewo i w prawo. Tak, środkowa pozycja to jest off, to oznacza, że koło przednie w ogóle jest nieskrętne w tej chwili. Możemy jedynie hamować, znaczy skręcać hamulcami albo tylko sterem kierunku. A w pozycji górnej to jest pozycja taxi i teraz zostawiamy sobie właśnie taxi, bo będziemy kołować. Tak, czyli taxi daje nam dużo większą skrętność kół, bo plus minus 45 stopni, więc pamiętajmy o tym, to jest to samo co w Tupolewie, tak? Tam nawet zapomniałem właśnie po wylądowaniu włączyć sobie większej skrętności kół. A wtedy będziemy mieli problemy z wyrabianiem na zakrętach. Ok, tu mamy podgrzewanie szyby i mamy tutaj z lewej jest tak mocne podgrzewanie, a tu jest tak niskie podgrzewanie. Wystarczy mi niskie, nie mam mrozu. I tu włączamy poszczególne teraz systemy. To jest system sztucznego horyzontu. Został zasilony i ustabilizował się prawidłowo. Tu mamy kolejne tak koordynaty zakrętu i tutaj jakiś żyrokompas wertykalny, to które będzie urządzenie? No nie jestem pewny, dobra.
I tu mamy podświetlenie kabiny. To jak damy sobie do góry, to... Damy sobie do góry? A, już jest do góry. Tu jest off, tu jest emergency. Dobra, jak damy sobie do góry, to będzie takie podświetlenie, ale... Znaczy nie będzie efektu podświetlenia, ale będzie efekt, że żarówka się świeci. Ale to nie daje nam żadnego źródła światła niestety. No tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o światło, to ten samolot ma spore niedoróbki, ale w wersji deweloperskiej, w tej chwili Flight Geara, gdzie jest kompozytor, to dodano już światła zewnętrzne, które już wyglądają super. Tutaj też mamy właśnie światła zewnętrzne do włączenia teraz, stroby jeszcze nie, światło lądowania. Tu możemy, jeżeli będziemy tak robić taxi, to tu mamy światło lądowania jasne i ciemne. Tu nie mamy świateł taxi, tak? Ja bym użył właśnie wtedy świateł lądowania, ale w dim, czyli takie, no, przyciemnione, nie takie jasne. Ale na razie zostawię jeszcze. A tak właśnie prezentuje się ten samolot w wersji deweloperskiej Flight Geara, gdzie właśnie dodano już oświetlenie zewnętrzne, tak? Także tak się to prezentuje. Oczywiście jest to z wykorzystaniem kompozytora, więc no, oświetlenie wygląda bardzo dobrze. Także mamy tutaj stroba na dole, mamy światło beacon, mamy światła nawigacyjne, mamy światła lądowania. Jak jeszcze wejdziemy do kokpitu, to możemy zobaczyć rzeczywiście, jak damy światło lądowania, a to jest wysuwanie, tutaj w pozycję dim, to rzeczywiście one świecą, no, mniej intensywnie po prostu. A jeżeli damy do góry, tak, jako maksymalna jasność, świecą mocniej. I też jest fajny efekt, jeżeli schowamy światła, tak, to one się po prostu widać, jak się tak ten snop światła wycofuje. Także dużo fajniejsze efekty światła, jeżeli chodzi o właśnie wersję deweloperską Flight Geara. To tyle o światłach. Tu mamy chłodzenie oleju dla klap. To sobie włączmy dla lewego i prawego. I idziemy na kopilota, on tutaj też tak samo, musimy mu wszystko włączyć, czyli tutaj mamy sztuczny horyzont, tak, zasilanie do góry. Jest, tutaj też jest tak szyba, wystarczy low, odladzanie szyby. A tutaj w rogu mamy wszystkie systemy do odladzania samolotu, no i też jest ważne, żebyśmy no, te odladzanie sobie włączyli, zwłaszcza jeżeli wlatujemy w chmury, czy jest mroźna pogoda. I co my tu mamy? Tu mamy odradzanie astrokompasu. To jest, tego nie mamy non on board, tak? Tego nie mamy na pokładzie. Tu mamy odradzanie skrzydeł i ogona. Tak, warto włączyć, jeżeli mamy oblodzenie. Tu mamy podgrzewacze różnych tam rurek pitota i statycznych poborników powietrza, więc to też warto włączyć, jeżeli mamy lód. I tu jak już jesteśmy, to tu mamy dwa przełączniki na pobór powietrza z silników, tak, czyli airbleedy. I tu mamy wskaźniki co do poboru tego powietrza, na razie jest zero, nie pobieramy powietrza. No, airbleedy trzeba włączyć, inaczej nie będziemy mieli też presuryzacji kabiny. Te przełączniki mają trzy stany, górny to jest auto, ale auto nic nam nie da w tej chwili. Mamy stan prawy, to jest, znaczy dolny prawy, to jest zamknięcie zaworu. W tej chwili zamknąłem zawór. A tutaj dolny lewy, tak, dół ma dwa stany. Dolny lewy to jest otwarcie zaworu. I musimy w tej pozycji dolny lewy przytrzymać teraz ten przełącznik, właśnie to robię. Ciągle trzymam i widzimy, że idzie mi wskazówka lewa. No i ona musi dojść aż do czwórki, ciągle trzymając. Musimy ciągle trzymać, bo jak puszczę, to ta wskazówka zacznie się cofać, więc... Więc sobie trzymamy. Dobra, jest prawie czwórka. Dobra, jest. I tak samo drugi. Trzymamy w pozycji open cały czas, aż ta prawa wskazówka też pójdzie nam na tutaj czwóreczkę.
Dobrze, idzie, idzie. I... No i jest, dobra. Tu można sobie dać na auto, ale też zauważyłem, że to nie ma chyba różnicy. Nie musimy tego dawać na auto. Ja po prostu to zostawiam w pozycji... A czemu nie mogę dać środkowej? Dobra, dajmy tutaj open, open, dobra, jest w środkowej. O, teraz wyłączyłem, jak dałem na auto. To może dopiero podczas lotu można zadać na auto. W każdym razie albo nie, bo, albo raczej lepiej tego może nie ruszajmy. Dajmy sobie czwórkę. Dobra, i drugi raz. Ale coś kojarzę, że chyba raz podczas lotu dawałem to w auto. Ale dobrze, dajemy czwórkę i to powinno już działać. Zostawiamy te przełączniki, zawory w spokoju. Dobra, jest auto. Znaczy jest auto, jest ustawione na czwórkę. I tutaj jeszcze mamy na dole, może przybliżę, będzie lepiej widać. Tu mamy ustawienie temperatury w kabinie. Nie wiem, czy to działa, bo dawałem większą też i nie mogłem się rozeznać, czy to działa. W każdym bądź razie mamy tutaj też nastaw automatyczny temperatury. Tu mamy ręczny, a to jest wtedy nastaw tutaj temperatury, albo dajemy automatyczną. No ja sobie to trzymam w automatyczną. No i dobrze, to tyle z tego. Tu możemy wysłać powietrze do paków. A tu mamy podgrzewanie, no też jakieś podgrzewanie czegoś. Na razie nie będziemy wysyłali do paków, będziemy startowali, dobra. To jeszcze nie jest potrzebne. I teraz, co teraz? Chyba sobie zrobimy jeszcze radionawigację. A ja tu gdzieś w międzyczasie zapomniałem jeszcze jednej rzeczy zrobić, jak pójdziemy sobie na overhead panel. To chyba trzeba zrobić troszkę wcześniej. Tu mamy też system do gaszenia pożarów silniku. W sumie dwóch silników. I tu mamy taki przełącznik, on ma trzy stany. Jak damy w dół, to jest test. Warto zrobić test, żeby zobaczyć, czy wszystkie lampki zaświecą. Pozycja środkowa to jest wyłączenie, tak, gaśnicy, a pozycja górna, no to jest takie uzbrojenie tych gaśnic, tak, które mają nam zgasić pożar, ewentualny pożar w silnikach. No niestety tutaj pożaru nie oświadczymy. Tu możemy też gasić ręcznie pożar, jeżeli sobie tutaj klikniemy ten przycisk. Na przykład lewy silnik, prawy silnik, no nie będę tego robił, tu chyba jest IPU. W każdym razie tutaj nie oświadczyłem jeszcze pożarów i chyba nie oświadczymy. Co do jeszcze pożarów, to też jak damy sobie ten widok na przykład nawigatora, to tu mamy też test tych różnych butli gaśniczych. Ich jest tu sporo, bo tu mamy różne warianty, tak, jakieś tam inner wing back, czyli tak wewnętrzny na skrzydle, tak, z tyłu. Tutaj środkowy na skrzydle z tyłu i zewnętrzny na skrzydle z tyłu i tak dalej, i tak dalej. No różne tutaj mamy te, tak, zasobniki do gaszenia pożaru. Tu możemy jakieś testy wykonywać, ale nie wiem, czy to działa, tak? W każdym razie coś takiego też tutaj jest do testowania tego systemu gaśniczego. I dobrze, jak już jesteśmy tutaj na widoku nawigatora, to dobrze jest sobie przygotować częstotliwości do radiolatarni NDB, po których będziemy lecieli. Ja sobie włączę mapkę. O, mogę już dać ją mniejszą. Dobra, i chyba włączę jeszcze transparent. I no i tak, ja chcę się skierować tutaj na tego NDBK, więc sobie weźmy jego częstotliwość. To jest 6,18 kHz. Coś mi turbiny przyspieszyły, mam wrażenie. Tak, 6,18 kHz i tak, włączamy sobie na przykład na kompas pierwszy. No, taki tryb pracy normalnej, kompas pierwszy. Jest też kompas drugi, jak ostatnia pozycja. To, jak wyczytałem w instrukcji, może dawać większy sygnał kierunkowy do danej radiolatarni.
ale tylko jak lecimy do radiolatarni, za to daje gorszy sygnał wsteczny, tak? Czyli to takie wzmocnienie sygnału do radiolatarni, ale normalnie używamy kompas pierwszy. Mamy też antenę tutaj. Widzimy też, wskazówka nam uciekła na pozycję taką neutralną w prawo. I w trybie antena po prostu możemy badać, znaczy nie, tutaj antena służy do odsłuchu kodu Morsa, bardziej po to, chociaż też możemy tutaj tym przełącznikiem, tą wskazówką sobie sterować. I mamy też tryb frame, który służy też do tego, żeby właśnie tą wskazówką sobie sterować i wtedy odczytywać tutaj tak wskazania przepływu prądu. I jeżeli wskazania są duże, to znaczy, że sygnał jest słaby, jeżeli mniejsze, to sygnał jest tak. I w ten sposób możemy też złapać kierunek tak po sile sygnału po prostu. Ale dobra, dajmy kompas pierwszy i ustawmy sobie częstotliwość w końcu. 618. Jak to robimy? Może tu się troszkę ustawię też, albo lepiej widać, co my tu mamy. Czy to dobrze widać? Trochę tych oznaczeń tutaj nie widać, tych cyferek, tak? Bo najpierw musimy sobie nacisnąć ten przycisk, to jest chyba P po rosyjsku. Dzięki temu możemy teraz obracać, tu mamy trzy pokrętła. Aż tyle tego jest, tak? Raz, dwa, trzy pokrętła. I pierwsze pokrętło ma pewne zasięgi. Tu patrzymy na tą cyferkę, bo tu jest też cyferka 120, ale ona źle wskazuje. No, mamy teraz 280, a tu nam pokazuje 400 już, więc patrzymy na to, to jest prawidłowa odczyt. 280, czyli 120, 280, no takie są skoki duże, nie? I musimy zobaczyć, jaki mamy częstotliwość, 600, tak? 618, więc patrzymy coś, co będzie przed 600. O, to będzie 580, bo 700 już jest za dużo. Więc ustawiamy 580, teraz skręcimy tym pokrętłem, żeby dostroić 600. Więc kręcimy, jest 600, 18 jest 10, no to 610 i brakuje nam jeszcze ósemki, to już robimy kolejnym pokrętłem. O, dajemy dokładnie ósemkę. O, 8,0. I teraz możemy sobie wybrać, tak, bo tu mamy 9 slotów pamięci dla lewej strony i dla prawej strony. Tu tym przyciskiem możemy wybrać, którą stronę chcemy użyć. Ale dobrze, ja domyślnie będę miał lewą stronę i no, wybieramy sobie slot. Tu już widzimy, że nam zapisało jakąś częstotliwość, taka domyślna jakaś pisana. Możemy ją nadpisać, dajmy sobie jedynkę. No, o. I widzimy, zapisało nam, że to jest ten pruszcz, częstotliwość 618, a to jest zasięg chyba w kilometrach, 46. I mamy w pamięci teraz wpisane, tak, pod jedynką tą częstotliwość, a tutaj pewnie ręcznie sobie nawigator wpisywał, co do pamięci zapisał, tak, więc także później wiedział. Ale co ciekawe, możemy też zrobić tak recall tej częstotliwości, to znaczy, jeżeli ustawimy sobie inną częstotliwość, nie wiem, jak dam dwójkę, to mi wróci do domyślnego ustawienia 120, jak chcę przywrócić mój pruszcz na jedynce, to klikamy jedynkę i automatycznie mi się to wszystko obraca i nastawia się 618. Także tak to wygląda. Tu przy okazji możemy sobie nastawić kolejną częstotliwość na NDB, na przykład przy lotnisku już docelowym. Sobie też nastawię. Na przykład tutaj tego sobie NDB weźmiemy. To jest 3,3,6, więc jeszcze raz dajemy przycisk P i 3,3,6, czyli kręcimy, dobra, to będzie 4 za dużo, więc będzie 318, 3,3 i tutaj mniejszym 6,0 i dajmy to sobie pod dwójką, tak zapisało się Warszawa, częstotliwość i zasięg. Tak, to jest ważna rzecz, że jak chcemy zrobić recall, czyli przywołać daną częstotliwość, to musimy odznaczyć ten przycisk P, on nie może być wciśnięty i teraz możemy wcisnąć 1, wybiera się jedynka albo dwójka, tak? Możemy sobie to zmieniać, dobra. Ja sobie wrócę do jedynki. Czy jedynki, czy mi łapie, tak? Jakieś wskazania? Chyba tak.
przynajmniej powinno, bo jesteśmy dosyć blisko. No, zgadzałoby się, tak? Bo jak popatrzymy, jak jest nasz samolot usytuowany, tak, to tak, tu mamy lewe skrzydło, więc jesteśmy troszkę tak w tę stronę, więc by się zgadzało. A możemy też poruszać, żeby się upewnić, o, ustawić antenę w pozycji 90 i wrócić na kompas 1. Widzimy, że strzałka reaguje i dostraja się do naszego tutaj NDB. No i tak się używa tego urządzenia. Jest to dosyć skomplikowane, muszę przyznać, tak, w porównaniu do współczesnej awioniki, gdzie mamy po prostu dwa zespolone pokrętła, jeden wyświetlacz, a tu mamy olbrzymi zestaw narzędzi. I kolejna rzecz, ustawmy sobie też może wora. Tu będziemy sobie lecieli na tego wora. Później, więc dajmy sobie częstotliwość 114.60 i tu mamy nastaw do wora pierwszego, tu do drugiego, nastawię sobie do pierwszego i tu mamy też dwa pokrętła, tak, takie małe, ustawiamy megaherce, a tym dużym kiloherce. Tu mamy 114, jak to idzie, jest 114 i teraz dużym pokrętłem 600, no, czyli u nas 60, bo mamy małą precyzję. I tu jeszcze ważna rzecz, że musimy teraz włączyć zasilanie tego w ogóle całego ustrojstwa. Tu mamy zasilanie, jak to jest podpisane, indicator source, tak? Zasilanie wskaźnika dla lewego, a tu mamy dla prawego nawa, ale ja będę używał tylko lewego, więc tu mogę wyłączyć, a tu mamy nav source, on też musimy włączyć. Co do jeszcze wora, no to ja teraz jestem daleko poza zasięgiem, więc raczej go nie złapię. Jak widać, nie zaznaczyło mi się tu na niebiesko, ale w trakcie lotu powinniśmy być dostrojeni. I tu jeszcze idąc widok niżej, tu mamy też nastaw radiala teraz do tego wora. Tu musimy też, no musimy, możemy, nie musimy, możemy wybrać, czy chcemy lecieć do, czy od danego wora. Tak, tu mamy napisane do, tu mamy od, ale nie kierujemy się tym przełącznikiem, no ten przełącznik tylko służy nam, żeby nam odwrócił kierunek, ale tu będziemy mieli podświetlenie, to podświetlenie będzie nam mówiło, czy jesteśmy od czy do, a pokrętłem nastawiamy radio, ale tego teraz nie widać, bo nie jesteśmy też dostrojeni, jeszcze tak nie łapiemy częstotliwości, jesteśmy za daleko. No to sobie też wora na razie wstępnie ustawiliśmy, później do niego wrócimy podczas lotu. Okej, co dalej? Dobrze, autopilot, możemy uzbroić sobie autopilota. Ja to mam pod widokiem 7 i tak, ten pierwszy przełącznik nam włączy w ogóle zasilanie, dajemy go do góry i po paru sekundach zaświeci się nam bursztynowa lampka, co będzie oznaczało, że zasilanie jest i autopilot jest w pozycji ready, tak, on nie będzie włączony oczywiście, bo jesteśmy jeszcze na ziemi. No trochę trzeba poczekać, dobra, jest lampka, że ready. Możemy też uzbroić sobie wszystkie pozostałe systemy, które będą nam raczej potrzebne, tak, tu mamy auto trim, czyli samolot będzie automatycznie sterował tym kołem i dostrajał po prostu trim wysokości. Także warto to sobie włączyć. Po prawej stronie skrajnie mamy też włączenie pitch channel, czyli tak kontroli pochylenia samolotu góra-dół. I to też sobie warto włączyć, więc włączamy. Ten przełącznik na razie zostawię w pozycji takiej, jakiej jest. To jest GPK heading. I z tego, co czytałem, to jest lot po ortodromach, tak, muszę pomyśleć, a w pozycji górnej to jest lot po loksodromach. W każdym bądź razie, tak jak mówiłem, to nie będzie nam i tak automatycznie lecieć po trasie, ale w tych dwóch trybach możemy używać tego górnego pokrętła do zakręcania maksymalnie na 30 stopni w lewo albo w prawo, a pozycja dolna, tu jeszcze jest pozycja dolna tego przełącznika, tak, to jest roll by ZK2, czyli tak, zakręty za pomocą tego przyrządu, czyli za pomocą headingu, można powiedzieć współcześnie, tak, bo tu sobie możemy obracać headingiem i mówić wtedy autopilotowi, w którą stronę ma lecieć samolot. Ale dobrze, na razie dam sobie to na środek. No i to tyle z autopilota na razie, tak, nie będziemy go jeszcze używać i włączać, bo tu mamy jeszcze włącznik, tak, to jest engage, autopilot. Tu na dole jest przełącznik na zasadzie leć na wprost, czyli skrzydła poziomo i pitch, czyli nos, góra, dół też poziomo, wszystko na zero.
Tu mamy przełącznik trzymaj wysokość, tak? Podczas lotu możemy go sobie wcisnąć i wtedy samolot nam wyrówna poziom lotu. Oczywiście na takiej wysokości, na której byliśmy w trakcie kliknięcia tego przycisku. Tu mamy jeszcze sterowanie, tak można powiedzieć, prędkości pionowej, czy też kąta wznoszenia i upadania. Tak, możemy dać do góry, to jest pitch down, czyli nos w dół, albo pitch up, nos do góry. Do tego też mamy klawisze F3, F4, warto o tym wiedzieć, bo wtedy nie musimy tutaj sięgać wzrokiem, kamerą, tylko używamy 3, to jest w dół, 4 w górę. Dobra, na razie tyle z autopilota. No i dobrze, myślę, że mogę kołować. Tu jeszcze powinien się zgłosić może do jakiegoś Griffina, czy na taksi, ale już nie będę chyba używał Griffina, bo nie działa mi ZFG kamera, mamy konflikt. Także to tyle na ten odcinek. Będziemy kontynuować. Tak, zobaczyliśmy sobie, jak tutaj uruchomić cały ten samolot. Oczywiście dużo systemów jeszcze nie umówiłem, bo tutaj na przykład mamy właśnie, tu mamy na przykład test automatycznego przejścia śmigła w chorągiewkę. Tego nie zrobiłem, powinien to zrobić. Tu mamy wciśnięcie przycisku, który powoduje, że śmigło pójdzie w chorągiewkę. To wciskamy oczywiście, jak mamy awarię silnika i trzeba silnik, żeby poszedł w chorągiewkę. Gdyby nie poszedł automatycznie, to możemy to sobie tutaj zrobić ręcznie, tutaj dla prawego też pójście w chorągiewkę. Także tutaj nie wszystko też robię, bo jednak to nie jest symulowane, tak, więc nie ma aż tak sensu. Aha, co do ADF-a, to też mamy ADF-a, ale tego ADF-a nie radzę Wam korzystać, tak, tu widzicie też te częstotliwości nam się zapisały do radiolatarni NDB, ale tego nie radzę używać, bo to jest zbugowane. Tutaj też te pokrętła może działają jeszcze, ale te przyciski już wariują, tak, więc może co najwyżej jakiś recall by działał, ale ustawienie już za bardzo nie działa. Aha, nie działa ustawienie, bo też ten przycisk P jest nieaktywny, tak, nie da się go używać, więc ja tego nie będę używał, tylko z panelu nie inżyniera, tylko nawigatora sobie to operujmy tym. Dobrze, także tyle na ten odcinek. W następnym odcinku kołujemy i startujemy, także do zobaczenia w następnej części. Cześć Wam!